Dawniej mówiło się, że to drogi łączą ludzi. Dziś trzeba to powiedzenie rozszerzyć, że nie tylko drogi, ale też ścieżki rowerowe łączą nie tylko mieszkańców gminy Masłów i Bodzentyn, ale też łączą wszystkich tych, którzy chcą odpoczywać i podziwiać wspaniałe krajobrazy Gór Świętokrzyskich. Ścieżka rowerowa wykonana w dobrym tempie, w dobrej jakości i co na pewno ucieszy rowerzystów, wykonana z nakładki asfaltowej, która jest bezpieczna i wygodna w użytkowaniu. Bardzo cieszę się, że zabiegi, które czyniłam jako wojewoda świętokrzyski razem z panem burmistrzem Bodzentyna Dariuszem Skibą i panem wójtem Tomaszem Lato w 2016 roku dziś przyniosło oczekiwane rezultaty. Ponad 15 milionów złotych na odcinek ponad 9-kilometrowy zostało tutaj dziś zrealizowane to wielkie zadanie. Jest ono możliwe dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg, który pozwala realizować zadania w cyklu wieloletnim. Nie byłoby to możliwe, gdyby należało rozpocząć i zakończyć inwestycje w jednym roku. Dziś ten program pozwala realizować inwestycje w cyklu 2-, 3-, 4-, a nawet i 5-letnim. Cieszę się bardzo, że tak długo oczekiwana ścieżka rowerowa dziś zostaje oficjalnie uruchomiona. To ważne dla naszych turystów, którzy odwiedzają województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, te dwie piękne gminy, ale również bezpieczeństwo dla mieszkańców gminy Bodzentyn i gminy Basłów. Musimy o to bezpieczeństwo dbać i dziś możemy oddać to miejsce jako właśnie tę atrakcję turystyczną, a jednocześnie podniesienie bezpieczeństwa dla naszych obywateli. Ja chcę wyrazić ogromną wdzięczność za współpracę między samorządami, między kolegą wójtem Tomaszem Latą, z którym zabiegaliśmy to od lat jeszcze jako radni powiatowi, a teraz jako wodarze gmin, ale w szczególności chcę podziękować pani poseł Wojtyszek, panu senatorowi Soniowi, którzy dbali o dbają o nasze gminy, ale też podkreślić warto i trzeba, że jako pani poseł, jako wojewoda ówczesna zabiegała i przekonała w komisję, żeby przyznać te środki na tą inwestycję i te wspólne działania samorządów Masłowa, Bodzentyna oraz powiatu kieleckiego spowodowały, oraz wojewody, że mamy tutaj już bezpieczną drogę, bezpieczną trasę rowerową. Ja tylko podkreślę bardzo ważną rzecz, istotną. Otóż w ciągu 6 lat, 2016 rok i 2022 rok, tutaj na tym odcinku było średnio rocznie 23 kolizje i 5 wypadków, to jest na rok. A obecnie, kiedy ta droga już jest otwarta, oddana do użytku, już mamy spadek tylko do 2 w ciągu pół roku. Czyli to jest ewidentny znak, że to była konieczna inwestycja dla bezpieczeństwa. Mamy tu mnóstwo przypadków śmiertelnych, wypadków tragicznych. Wiele osób zmaga się z chorobami po tych wypadkach, są inwalidami do końca życia, więc warto było zabiegać i dbać o to, żeby powstała ta inwestycja i wspólnie z turystami, mieszkańcami cieszyć się tym właśnie, tym odcinkiem drogi, która została przebudowana. To bardzo ważna inwestycja dla gminy Bodzentyn, ale i również dla gminy Masłów. Dzięki współpracy z powiatem kieleckim, panem wojewodą, dofinansowaniom rządowym przez kilka lat udało nam się to zadanie zrealizować. Po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie danie możliwości turystom dotarcia do tak atrakcyjnych miejsc jak chociażby Centrum Edukacji Szklanej Dom w Ciekotach, Dworek Stefana Żeromskiego, czy też atrakcji związanych ze Świętą Katarzyną. Oczywiście dalej drogą wojewódzką możemy dojechać do Bodzentyna. Cieszę się bardzo z realizacji tej inwestycji. Myślę, że to kolejny krok, aby nasza gmina, nasze województwo, nasz powiat kielecki służył mieszkańcom jak najlepszą infrastrukturą. Turyści mają to, czego oczekiwali.